Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś jest ze mną. Właśnie jest dzisiaj ze mną specjalny gość, czyli Mini Mike. Mini Mike ostatnio, jak mogliście zauważyć, otworzył swój kanał i teraz jest dołączył do naszej youtuberowej ekipy. Także dziś na pewno macie do niego kilka pytań. Dziś będziemy potwierdzać i negować plotki na nasz temat. Czy to prawda, że? Czy to prawda, że Michael? Ewidentnie masz koszulkę ekipy? Tak jest, mam koszulkę ekipy, biała wersja z czarnym znaczkiem. Jest. Jeszcze ich... to nosi. Dokładnie, jeszcze nie ma ich w sprzedaży, ale już niedługo. Na razie wszystko testujemy i co? Tak samo przetestujemy dzisiaj, ile wiedzą o nas nasi widzowie. Pytanka zadawaliście na moim Instagramie, który wyświetla wam się tutaj, więc wbijajcie. I do Michaela też wbijajcie, zostawcie tak, mu jakieś lajki, bardzo proszę. To co, lecimy do, z pierwszym pytankiem. Dobra. Czy to prawda, że Mini Mike jest dobrym tancerzem? Ja widziałam Mike'a w akcji. To chyba nie mi oceniać, ale z tego co ludzie mówią, tak. No, Michael tak wybija bez kitu, serio. Na przykład jak ja czułam się, że ja jestem dobrą tancerką, to jak Mini Mike wychodzi na parkiet, to ja wolę się schować. Serio, bo Mini Mike serio tak wybija, że to jest szok. No ale dobra, lecimy następnym pytankiem. Czy to prawda, że wujek Łuki ma dziewczynę? Nie no, ma dziewczynę, już się przyznał ostatnio. Ma dziewczynę, bardzo fajna, miła, sympatyczna kobietka. No fajna, Kasia, pozdrawiamy cię. Pozdrawiam. Czy to prawda, że Mini Mike będzie robił prawo jazdy? Tak, będę robił prawo jazdy, ogarnę sobie trochę więcej filmów do przodu i będę zaczynał. Serio? Tak. A to ja nawet o tym nie wiedziałam, kiedy ty o tym powiedziałeś, że o tym nie wiedziałam. Nie, no mam taki zamiar, bo już chciałbym sobie jakąś furką sportową pojeździć. No, przydało ci się, co? To by było fajne. Najpierw kanał, potem ewidentnie auto, już będziesz niedługo. No pracować. Tak, żeby się jeszcze wyrobić, dopóki będzie ciepło, bo w zimie to tak nie za fajnie się stoi w korkach. Teraz najlepsze jest to, że my mieszkamy w domu ekipy koło miejsca, w którym są największe remonty teraz tak, w Krakowie. I cały Kraków jest rozkopany. Rozkopany. Tak, ale my po prostu tutaj obok naszego domu ekipy, żeby nasi na przykład montażyści albo operatorzy dojechali do nas, to jest godzina drogi na pewno w stanie w korkach. No ale dobra, lecimy do następnego pytanka. Czy to prawda, że na początku nie polubiliście się z Michaelem? Jasne. No. Chyba nie bardzo. No właśnie! Nie lubiliśmy się? Nie, właśnie, że się lubiliśmy. Lubiliśmy się, no właśnie! To nie wiem, skąd się to w ogóle takie coś chyba wzięło. Wiesz co, właśnie, wiesz dlaczego? Bo pamiętam, że raz na odcinku powiedzieliśmy, że Łuki nie pawał do mnie sympatią na początku, ale potem zmienił zdanie. Pewnie ludzie pomyśleli sobie, tak, że pewnie wiesz, cała ekipa i tak dalej, ale nie, wydaje mi się, że akurat nie, z Michaelem zawsze mieliśmy dobre kontakty. Nie, jednej spiny nigdy w życiu mieliśmy. Czy to prawda, że Mike byłby świetnym chłopakiem? Michaela, szukasz baby? Nie szukam, na razie nie szukam. Nie szukasz? Wolę być singlem po prostu, kawalerem jak na razie. No i bardzo dobrze. Aczkolwiek uważam, że Michael byłby całkiem dobrym chłopakiem z tego względu, że Michael się stara. No co? Nie śmiej się z niego. Aby popatrzył ten wzrok taki zabójcy, co nie? Ja sobie myślę, jak. Nie, przypominało mi się, jak na ostatnim odcinku u Karola. U Karola no. Wyszło, jakim byś był chłopakiem. Ale dlatego to... wolę nie mieć dziewczyny niż... Zanim musisz się z tego pozbyć tego zwracania i później pozbyć tego... mieć dziewczynę. Tak. Ja mam mój super goście. Ja mam cele, które chcę w tym roku osiągnąć, się skupiam na nich. I bardzo dobrze. Czy to prawda, że na pomysł kanału Majka padł Fritz? Nie wiem właśnie jak to było, jak to było. No, chciał, żebym założył kanał, ale że to jest kanał scenkowy, to wpadliśmy jakoś to z Łukaszem wspólnie i tak? Z Mikserem, tak. No bo właśnie wiem, że Mikser ci bardzo pomaga przy tym tak, kanale, tak. Aczkolwiek Karol się mega też angażuje, nie? Tak, też mi montuje filmy, czasami dodaje jakieś tam różne animacje, mówi co jakby robić, więc to też jakoś wszyscy nad tym siedzą. Jakby co, to zapraszam na mój kanał, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę, a będzie więcej ciekawych. Co ty się tam już reklamujesz? Ej, ale wiesz co jest najśmieszniejsze? No. Że... Wiesz, co jest najśmieszniejsze, że ja zawsze zapominam przypominać o tym, żeby zostawiali łapki w górę. Zawsze zapominam mówić o subskrypcjach i Karola przypomina mnie. No przypomnij o subskrypcjach, przypomnij o subskrypcjach. No i tak to zawsze leci. No dobra, lecimy do następnego pytanka. Czy to prawda, że relacje w ekipie pogorszyły się po zamieszkaniu razem? Właśnie, moim zdaniem nie. Mamy lepsze relacje niż mieliśmy wcześniej. Co nie? Ponieważ mamy więcej pracy, tak, z tym się zgodzę, bo puszczamy film codziennie i każdy ma swój praktyczny kanał, ale mamy więcej czasu na siebie, ponieważ jesteśmy bliżej siebie i możemy szybciej się z tym wyrabiamy niż wcześniej. Tak. Więc moim zdaniem ja tu jeszcze ani z nikim ani razem nie miałem spiny i już relacje mamy lepsze niż mieliśmy. To racja. Jemy razem
śniadania, jemy wspólne obiady. Moim zdaniem jest wszystko okej. Okay. Też jestem zgodny z tego względu, że jak kiedyś widywaliśmy się najczęściej u chłopaków, właśnie u Trąby czy u wujka Łukasza, u nich na mieszkaniu, bo tam jakby to był taki złoty, wiesz, jakby taki złoty środek z wszystkich tych mieszkań, tak, nie? Tak, zawsze tak. Tam było najwięcej imprez, najwięcej spotkań i tam się tak spotykaliśmy, to teraz mieszkamy wszyscy razem i ten dom jest takim naszym miejscem spotkań. Tak. I to jest fajne, nie? Że właśnie zawsze jak wracamy z kogoś, to zawsze wracamy do domu. Z razem wychodzimy wszyscy teraz do kina, chodzimy na różne atrakcje, mamy jakąś wolną chwilę, więc dobre mamy relacje ze sobą. Ja też zdecydowanie uważam, że się do siebie zbliżyliśmy, a nie oddaliliśmy, odkąd mieszkaliśmy razem, to prawda. Dobra, ale... my się ze sobą zbliżyliśmy. W sumie mieszkamy... Dwa pokoje obok siebie. Dwa pokoje. No, dwa, bo jeszcze dzieli nas tylko łazienka. A, łazienka i ten. No. Czy to prawda, że Mini Mike jest z domu dziecka? Tak, od trzeciego roku życia byłem wychowywany przez różnych ludzi, bo od trzeciego roku życia byłem w domu dziecka, więc tak, jestem z domu dziecka i się jakoś tego nie wstydzę, nie krępuję się tego, bo chyba wyszło na ludzi. No, zdecydowanie. Mogliście widzieć nawet odcinek, który taki świąteczny u Karola na kanale, w którym właśnie odwiedzaliśmy dom dziecka, w którym wychowywał się Mini Mike. I to jest w ogóle, to był taki mega kochany odcinek, jak pamiętam, bo wtedy tak, chyba wydaje mi się, że ci tak wróciły takie wspomnienia. I w ogóle te panie, które ci też pomagały i ten, nie? Opowiadały różne rzeczy o mnie. No, pamiętam, wtedy mogliśmy... Taki byłem urwisem wtedy. Tak, wtedy mogliśmy się dowiedzieć jakichś ciekawostek o Mini Mike'u i też odwiedzaliśmy jego stary pokój, w którym mieszkał jakiś czas, nie? Właśnie to jest śmieszne, że ja sobie wyobrażałam, że ten twój dom dziecka był w ogóle na jakimś takim, wiesz, odludziu i tak dalej, a on jest w centrum Krakowa, więc wcale nie mieszkałeś jakoś tak zamurowany i tak dalej. W sumie fajnie było. No. Jak tam mieszkałem, to do szkoły też miałem bliziutko, gdzie chciałem, do ryneczku miałem bliziutko, wszędzie miałem, gdzie było. Było bajeczne, to była najlepsza lokalizacja na kiedyś. No, fajnie. No i też dobre lata wspominam z tamtych czasów. A ile, czekaj, a ile miałeś lat wtedy, jak tam mieszkałeś? Od którego roku? Na tym przyjemnym dziecku, w którym mieszkałem, to miałem 12 lat do 18. A, no to a jeszcze byłem jeszcze w innych domowiskach, w tym momencie. I to wtedy w innych, w sensie też w Krakowie? No, w Krakowie byłem w jednym i jeszcze byłem w Pawlikowicach, w koło Wilczki. Okej, dobra. Lecimy do następnego pytanka. Czy to prawda, że mam brata? Ale a, to fajnego ma brata. No, mój brat zawsze jak przyszedł do Krakowa, to mówi, że muszę się spotkać z Mimajkiem, bo już tam kiedyś się widzieli i po prostu za bardzo się chyba dogadali. Posiedzieliśmy długo, długą chwilę. No, a ty, Michael, masz brata? Ja mam brata, drugiego brata i siostrę. Jestem najmłodszy z rodziny, jest ze swym rodzynkiem, no ale tak to mam rodzinę. Czy to prawda, że mamy taki sam kolor oczu? Zielony. Właśnie specjalnie widziałam go zielony. Ostatnio mi ktoś napisał, że w ogóle ja mam oczy jak kamele, że mi się oczy zmieniają często, że kolor odczuwałem, nawet soczewek nie noszę, a mam cały czas ten sam, więc nie wiem, może pod światłem jakoś. Ale tak jest, bo zielone oczy właśnie tak faktycznie się wydaje, że zmieniają kolory, no bo... Bo już dostałem trzy razy pytań, raz mam niebieskie, raz mam szare i zielone. No, ale zielone oczy są mega ładne, mi się bardzo podobają. Ja mam brązowe, więc nie mamy takich samych kolorów oczu. Czy to prawda, że Michał jest mały, bo dużo palił? To jest to pytanie. Tak, paliłem dużo. Teraz się przyczyniłem na te takie zdrowsze papierosy, ale mały jestem przez to, że mam achondroplazję, czyli taka choroba, że się nie rośnie, po prostu karmowa coś tak zwana, ale jakoś mi to nie przeszkadza. A przez to, że Michał jest mały, bo dużo palił, to tak zawsze się chłopaki śmiali, że przez to nie urosłeś, bo ci chcieli powiedzieć, żebyś rzucił palenie zawsze. Czy to prawda, że jesteś zła na Karola, że to powiedział, że ożeniłby się z nieznajomą za 1 000 000 zł? Szczerze się wam przyznam, że jak nagrywaliśmy ten odcinek i Karol coś takiego powiedział, to byłam taka, okej, o co chodzi, czemu tak powiedział i w ogóle. No ale potem rozmawialiśmy też na ten temat, bo nie ukrywam, że to było dla mnie troszeczkę dziwne. No i powiedział, że totalnie inaczej zrozumiał to pytanie, ponieważ powiedział, że zrozumiał to w taki sposób, że gdyby ze mną nie był i na przykład miałby taką okazję, to na pewno by z niej skorzystał, z tego względu, że ślub działa tak, że możesz wziąć ślub, a potem się jasne, jeżeli kogoś nie kochasz, rozwieść. No i on na pewno by z takiej opcji skorzystał, aczkolwiek no wiadomo, że to było takie trochę niezrozumiałe i no troszeczkę inaczej to zrozumieliśmy, nie? Na przykład ty to zrozumiałeś i nie chyba... Ja zrozumiałem po tym, jak było, że ja bym pierwszy zdradził. Aha, okej. Okay. Dlatego no właśnie. Ja wtedy się zacząłem najbardziej śmiać. No właśnie, no i widzisz, takie były podchwytliwe te niektóre pytania, tak szczerze się wam przyznam. Ale ja się dobrze bawiłem. Czy to prawda, że Mini Mike jest niemiły i nagrywa filmy dla hajsu? Uwielbiam waszą ekipę. Mini Mike jest nie... Mówię, jak Łukasz troluje. Nie no, ogólnie jestem na co dzień miłym człowiekiem, więc nie wiem skąd się to wzięło. Nikogo nigdy jakoś nie obraziłem na żadnym filmie. Staram się być zawsze w porządku wobec każdego. Ogólnie te nagrywanie filmów to też jest jakoś związane z moją pracą, więc nie wiem czemu każdy mówi, że ja to robię tylko dla pieniędzy, więc chyba tak nie jest, że jestem niemiły. Nie. Jak Weronika oceni, czy jestem miły. Nie, bym tak nie powiedziała, Majka, że jesteś niemiły. Zdecydowanie nie. Z tego względu, że ty jesteś taką osobą, właśnie takim małym Michałem, jak to chłopaki na ciebie mówią.
że na przykład tutaj w kuchni coś pomożesz, tutaj ugotujesz obiad, tutaj coś posprzątasz i zawsze jesteś jakiś taki, ja nie miałam takie, wiecie, takiego odbioru, że Michael jest niemiły. Zdecydowanie nie. Wszyscy co mnie znają, to nie wiem, wiedzą o tym, że jestem miły. No zdecydowanie tak. A jeżeli chodzi o te filmy, to też się z tym nie zgodzę, z tego względu, że jak ruszył właśnie twój kanał, to raczej cały czas chciałaś nagrywać te filmy, chciałaś złapać taką zajawkę, mi się wydaje, nie? Tak. Czy to prawda, że dobijesz w tym roku 1 milion na YouTubie? Mam nadzieję, zobaczymy. No ja też mam nadzieję, może wszyscy, a nie wiem, bo jakbyśmy wszyscy w trójkę tak robili, ja, Vera i Tromba i te trzy złote przyciski przyszłyby za jedną z zamachem. No to by było super, ale najlepsze jest to, że Michael ze swoim kanałem kiedy wystartowałeś? 2 tygodnie temu? No niecałe 2 tygodnie temu. Niecałe 2 tygodnie temu, a on już ma 300k? 370 jakoś tysięcy. Jezus moja, to jest zdecydowanie chyba rekord, co? No mam nadzieję, że będzie rekord. Masakra, to jest coś jak ja myślałam, że mi bardzo szybko, wiecie, mój kanał się poszerza, Teamsówki się rozwija. Mój kanał 3 miesiące i mam prawie 600 tysięcy subskrypcji, ale 2 tygodnie i 300 tysięcy ponad, no masakra, bardzo szybko to poleciało i mam nadzieję, że faktycznie tak będzie i że to grono odbiorców będzie się poszerzało, z tego względu, że my się oddajemy w 100% tym ludziom, naprawdę. I ale to widać, nie? To widać, że ci ludzie są z nami i tak faktycznie chcą nas oglądać i ja zawsze mówię, że ja mam najlepszy team na całym YouTubie, czyli Teamsówki. Też musisz sobie stworzyć jakiś swój team. Team Mini Mike albo jakieś Mini Majki albo coś takiego. Super jest, jak ludzie tworzą takie fanpage. Małe Michały. Małe Michały, właśnie, twórzcie takie fanpage. Teraz następne pytanko, czyli czy to prawda, że Michael lepiej gra w piłkę od Krzycha? No nie wiem, nigdy nie miałem okazji z Krzychem w piłkę pograć, więc możemy się kiedyś zmierzyć, jak masz ochotę. Christopher, ewidentnie Michael rzucił ci wyzwanie. Więc możemy zagrać. Tylko mam nadzieję, że nie jestem lepiej Krzychem, bo ja z nimi chyba wyzwań nie będę miał. Pozdrawiamy, trenujesz z Krzychem. Czy to prawda, że Mike jest przystojniakiem? No nie wiem, nie mi to oceniać. Baby, oceniajcie, kobitki. Więc możecie napisać pod odcinkiem, czy... Piszcie w komentarzach. Skali 1 na 10. Siódemki, ósemki. Jedynka. Nie no. Czy to prawda, że Werka lubi porządek i minimalizm? Jak najbardziej minimalizm. Słowo minimalizm, to jak... Minimalizm? Jak to... Minimike, minimalizm. No właśnie, ale słowo minimalizm, o co wtedy dokładnie chodzi? O co ci słowo minimalizm? Chodzi o to, że lubi się taką prostotę, czyli na przykład, wiesz, jak na przykład pod względem ubierania się, czyli stylu. No. Na przykład ja lubię bardzo się ubierać tak prosto, zobacz, czasami też szaleje. Ja tak samo, ja lubię sobie założyć na przykład, ja tam bardzo biżuterię lubię, to więc każdy widzi, tylko łańcuszka na razie nie mam, bo jest w naprawie, bo się zerwał mi ostatnio, grałem w piłkarzyki. Ale biżuterię, kolczyki, jakieś tam bransoletki na nogi, mógłbym sobie pozakładać, różne rzeczy. Ale to nie jest już minimalizm. Wiem, ale jeśli chodzi o ubiór, to ja lubię tak, nie wiem, dresik biało-czarny, ruleczki czy coś, takie też proste. No ale zobacz na przykład, Michael, ja też mam taki kryształ, jak ty masz, zobacz, taki brylancik. No. I ty masz taki gigantyczny brylancik, a ja mam taki malutki brylancik. Nie, ten jest trochę za duży moim zdaniem, ale ten, co zgubiłem kiedyś tu, to był idealny właśnie. Tak? No, ale będę się jeszcze jedną ukolowił, bo mam drugie oko czarkie sobie. To nie lubisz minimalizmu. Ja zdecydowanie minimalizm lubię, porządek również, aczkolwiek z tym porządkiem bywa różnie, ale to chyba jak porządek też lubię. Lubię na przykład wiedzieć, co gdzie mam, bo jak nie wiem, co gdzie mam, na przykład kiedyś mieszkałem ze współlokatorem i on sprzątał tam w pokoju, to jak on sprzątał, to zawsze nie wiedziałem, co gdzie mam i dlatego stwierdziłem, że lepiej mieszkać samemu w pokoju i samemu sobie sprzątać, bo wtedy wiesz, co gdzie masz i się nie szukasz tego 10 minut na przykład. No to racja. Ja mam akurat ten komfort, że jak mieszkam tutaj w domu ekipu z Karolem, to Karol lubi porządek. Naprawdę Karol ze sobą sprząta i tu mogę cię, chłopie, pochwalić i go często właśnie mówię, że on właśnie lubi porządek, dba o ten porządek. I nawet powiem wam, że Karol ścieli łóżko i nawet robi pranie, więc jest git. Czy to prawda, że dobrze się czujecie w towarzystwie innych osobników waszej willi? To napisała, ale to chyba chodziło o dom ekipy. No. Czy dobrze się czujemy? Jak najbardziej. Ja już się tak swobodnie czuję. No że i naprawdę... samo. Co nie? Ja się łazienki nie zamykam. Nie no, ja zamykam jeszcze łazienkę, ale faktycznie z tą waszą łazienką. No ja nie zamykam łazienki nigdy, nie wiem. No, właśnie często Marta mówi, że ma z wami łazienkę i mówi, że chodzi czasami, a wy już wiesz, siedzicie na toalecie i tak patrzy, o czej, zaraz, wiesz, waha. Aczkolwiek ja już naprawdę dobrze się czuję w waszym towarzystwie z tego względu, że nawet to widać po odcinkach, jak na przykład, nie wiem, schodzę bez makijażu, często się ktoś właśnie mnie pyta, jak reagujesz, że chłopaki cię widzą bez makijażu, czy na przykład to jest normalna sprawa przecież. Dokładnie, już wiesz, już się tak do was przyzwyczaiłam, że już
chyba wy do mnie też, że już mnie widzicie bez makijażu praktycznie codziennie. Schodzę na przykład w piżamie, nieogarnięta, to tak. Nie, też czasami sobie koszulce, właśnie ciupery na nich. No i każdy już nas siebie widział w takim stanie, więc to już nie jest dla nas, wiecie, jakieś obce. Jakieś wow. No. Czy to prawda, że mały Michał śpi najdłużej z całego domu ekipy? No, to jest chyba prawda, bo ja, nie wiem, lubię sen, ale czasami mi się zdarza przesnąć w sumie wszędzie. Spędzić, wszędzie! Tam. Nie, Michał śpi wszędzie, bez kitu. Ostatnio mi się zdarzyło tak, że usłyszałem u Krzycha w pokoju na fotelu i zamiast chłopaki mnie obudzić, to zaczęli jeszcze mną kręcić w tym fotelu. Serio? I nie byłem w stanie się obudzić, ale później ostatnio jeszcze w świecie miałem taką sytuację, że usłyszałem u Krzycha w pokoju, na łóżku po prostu. Ale to jest racja, że już nawet już mamy... Ja se siadłem i pyk, odcinka. No, ty strasznie szybko zasypiasz, już mamy no. Taką memo nawet z tego. To zrobiliśmy tego właśnie takiego ekipowego mema, że Michael zaśnie naprawdę wszędzie. Gdzie jedziemy, na przykład, nie wiem, do sklepu, Michael już dąży zasnąć, no. Czy wiesz, czy mam jakieś naradę, czy coś, siedzimy i na przykład czekamy, nie wiem, na kogoś z ekipy, aż dotrze, to Michael już w tym czasie zdąży zasnąć. A nie no, ostatnio była taka sytuacja, że Karol coś tam rozmawialiśmy, ja tu leżałem, wszyscy rozmawiali, coś tam do mnie mówią, ja mówię, no, i dalej jest trwa rozmowa, a ja pyk, odcinka. No, bez hitu, tak jest. Czy to prawda, że Karol i Mike założą aparat na zęby? Ja na pewno będę coś takiego robił, bo mam mega wady wymowy i mnie to już zaczyna trochę drażnić, ale to jeszcze trochę nad tym trzeba posiedzieć. No, z tego co wiem, to Karol też chciał założyć tak, właśnie aparat, wiesz. Tylko u niego jest tak, że on chciałby założyć ten aparat, ale on, żeby założyć aparat, musi wyrwać jakieś zęby. Ja tak samo muszę, no. Bo mam za dużo zębów w jamie ustnej i to będzie blokowało w niektórych miejscach założenia. No, ja też tak miałam, bo ja nosiłam aparat na zęby i też musiałam wyrwać 4 zęby. No, ja mam jeszcze tu, to nie wiem, no. Bo mam za małą szczękę na taką ilość zębów. Jak byłam taka mała, to też chodziłam do tej, dzień dobry, dziś kolejny ząb. Do wyrwania, serio tak było. No, ja do zębów się boję. Czy to prawda, że Michael kupuje na dziecięcym dziale? Kupujesz na dziecięcym tak, dziale? Tak, uwielbiam chodzić na dziecięcy dziale. Jak zawsze wchodzę do jakiegoś sklepu, tam Zara, Reserved Kids, czy tam H&M, CNA, jak tam wchodzę, mówię, w końcu jestem u siebie. Kiedy znalazłem taką fajną bluzę, mini skład. Mówię, a zawsze mówi, a mam zawsze w ksywce mini, więc mówię, muszę tą bluzę mieć. Ja kupiłem czasem ją, widzicie, jak widzicie na moim Instagramie, czasem nie jestem po prostu, no. Na filmach, mini skład. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze, że ja zawsze miałam mega małą stopę i na przykład moje... O, już wiem, jak się będę nazywał teamsówki, to będzie mini skład. O. Mam jeszcze bluzę do tego. Fajne. O, fajne. Mam. To jest właśnie teamsówki, a ty no, będzie mini skład. Mini skład. A, widzisz, no widzisz, wymyśliłaś, no. Spoko. Ja właśnie jak byłam kiedyś młodsza, to zawsze miałam tak, że miałam małą stopę, teraz mam stopę 35-36 i zawsze mogłam kupować jeszcze na dziecięcym buty, a buty na dziecięcym były takie spoko i tańsze. No. I właśnie śmiałam, że moi znajomi mieli rozmiar 38-39. Na przykład jeżeli chodzi o buty, to mnie bardzo to irytuje, jakie są kolekcje w sklepach, jeżeli chodzi, bo niektóre sklepy mają po prostu takich fajnych butów jak na normalne. No tak, no, i no bo tak, wiadomo, że wiesz, nie będą robić. Jak chcę na przykład iść do takiego sklepu, gdzie se chce przymierzyć tych lepszych sklepów, to nie ma w ogóle rozmiaru dziecięcego, więc trzeba z internetu zamawiać, a z internetu nie zawsze, jak wiesz, nie przymierzysz, ci nie leży, to musisz odsyłać, no, znowu to nawet, to jest takie... Ale na przykład ja wam powiem o mojej akcji, jak na przykład na studiach moi znajomi kupowali buty i na przykład buty z, nie wiem, Nike, Adidasa były mega drogie, typu na przykład jakieś nowe kolekcje wchodziły i kosztowały 800, to zawsze te same buty kupowałam na dziecięcym i na przykład rozmiar 35 było o połowę tańszy i to jest taki life hack. Czy to prawda, że jesteś najmłodsza z ekipy? Całą waszą ekipę i pozdrawiam. O, nie, jesteś najmłodszy. Najmłodszy jest... Mikser. Spulas. No, bez hitu. Spulas jest jeszcze taki baby. No, Mikserowski jest najmłodszy. Pozdrawiamy cię, Mikser. I również pozdrawiamy dziewczynę. Chyba dziewczyna zadała to pytanie, także pozdrawiamy. Czy to prawda, że poczciwy Krzychu ma na imię Kamil? Tak. Tak, ma na imię Kamil. Tak, i wiecie, co jest najśmieszniejsze, że na przykład poczciwy Krzychu ostatnio opowiadał sytuację, w której poznał jakąś dziewczynę i na przykład przedstawia się jej Kamil. Ona, ale przecież ty masz na imię Krzychu. On, no nie, ja mam na imię Kamil, ale na Instagramie tylko mam poczciwy Krzychu. Tak i wiesz, takie... Tak samo okazuje mi się, że ja mam na imię Michał, a ja mam na imię Mateusz, ale Michael to jest po angielsku Michał, więc tak jakoś zaczęli do mnie mówić. Ale właśnie to jest śmieszne, ja na przykład szczerze ci się przyznam, też myślałam, że masz na imię Michał, albo serio. I dopiero potem jak pamiętam, że Mati coś powiedział, że no dwa Mateusze, coś tam, no. Ja tak patrzę, co? I wiesz, teraz już wiem normalnie, ale kiedyś też mi się to myliło, faktycznie też myślałam, że masz na imię Michał, więc... Czy to prawda, że jesteście w tym samym wieku? Nie. My? Nie. No nie, ja jestem starszy troszkę. No, pomyślelibyście, że Michael jest starszy ode mnie? Wuje Łukasz tylko jest starszy ode mnie z ekipy. A tak, to jest najstarszy. Aż śmiesznie, nie? A wiesz, co jest najśmieszniejsze, że na przykład ja, jak ktoś mnie pozna, to wie, że na przykład mam tyle lat, ile mam i na przykład z rozmowy wiedzą, że na przykład mogę tyle mieć, a zawsze mówią, że wyglądam, jakbym miała 16 lat. To też nie, tak mówię? Nie, no, kiedyś komplement pani zaliczyła, że wyglądam na 32. 32? No, jak miałem 19 lat, to sobie mówię, o Jezu.
Koniec. I to też koniec tego odcinka, także bardzo dziękujemy za wszystkie pytanka, które zadawaliście na moim Instagramie i co? Mam nadzieję, że będzie kontynuacja tej serii, bo bardzo ją lubię. Serio, lubię tak pogadać i ponagować i powotwierdzać te wszystkie plotki na nasz temat, bo jestem ciekawa zawsze, co macie, co myślicie na... Plotki, ploteczki. Co myślicie? Jestem zawsze ciekawa, co myślicie na mój temat i na temat gości, którzy się pojawiają w tej serii. Także co? Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli chcecie kontynuować tę serię. I oczywiście zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, który tutaj wam się wyświetla. Klikajcie w ten przycisk i co? Subskrybujcie kanał, dołączajcie do Team Subki. A jeżeli chcecie też dołączyć do teamu Mini Skład, to wbijajcie do Michaela. Michael teraz otworzył swój kanał i pojawiają się teraz nowe filmy. Także wbijajcie. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć! Macie się miłego. Thank you.